Funchal, stolica Madeiry, wyspy na Azorach, należąca do Portugalii. Właśnie tutaj przeleciałem jakieś 2 godziny temu. Pogoda nie jest zachęcająca tam na szczytach gór. Wygląda to nieciekawie, ale ma się raz pogodzić, także czekamy na lepsze warunki. A jak wyglądały sprawy paperkowe? Musiałem zrobić test przed wylotem. Drugi tutaj mam za darmo, bo Madeira oferuje testy za darmo. Jeden, albo na przylot, albo na wylot. I jeszcze jeden test po powrocie do UK. Na szczęście Madeira jest na zielonej liście w Wielkiej Brytanii, także nie ma żadnej kwarantanny po tym. Co do osób zakeczupowanych, to im odpada tylko wyłącznie test na przylocie, a pozostałe dwa i tak muszą zrobić, także cóż. Tak to właśnie wygląda w ten sposób. Tutaj taki zameczek. Jak będzie pogoda, to będę musiał tutaj odpalić drona. Myślę, że będą fajne widoczki wtedy. Powinienem od razu na początku dodać, że leciałem z Wielkiej Brytanii. Cena biletu wyniosła w obie strony 190 funtów. Z bagażem podręcznym. Chyba jako jedyny przechodziłem bramkę dla mieszkańców Unii Europejskiej. Cała reszta to Brytyjczycy tak zwani. Cena hotelu za 11 nocy wyszła mi jakieś 360 funtów, także nie źle. Myślę, że na całym tym wyjeździe, znaczy przez cały ten wyjazd wydam o połowę mniej niż co ostatnio byłem w Szkocji i też właśnie 12 dni. I wydałem tyle pieniędzy, że głowa boli. A tutaj już widzę, że to będzie jakaś, nie wiem, połowa może z tego. Jestem już na tym zameczku. I muszę też dodać, że właśnie przed przylotem na Madeirę należy zainstalować sobie aplikację albo po prostu zarejestrować się Madeira Safe i tam wygrać wynik testu albo certyfikat zakeczupowania, który jest później sprawdzony przy wyjściu z lotniska. A tutaj mamy taką brykę starą. A przed nami jakaś knajpeczka. Zobaczmy, co dalej się tutaj mieści, w tych ruinach. Są troszkę też takie zaniedbane, ale to jest taki właśnie ten klimat na Madeirze. Podziwiamy dalej. Jestem już właśnie na jakimś tarasie tutaj, u góry. Tam jest ta knajpa, przy której właśnie obok której przychodziłem. Słońce się przeziera powoli. Tutaj właśnie te stare, zaniedbane budynki. Wspaniały klimacik. Witamy na Madeirze. Stolica wyspy... Jak się nazywa? Funchal. Wypadłem mi z głowy właśnie. I te chmury tam nad granie po prostu. Tradycyjnie. Nic nowego. Tutaj taka typowa uliczka z restauracjami, sklepkami, ale jest jeszcze trochę za wcześnie. A poza tym pogoda, jak tam widać na horyzoncie, jest straszna. Póki co, ale to czy tutaj jest fajnie ciepło, jest naprawdę duszno i parno. Jedynie właśnie te chmury tam na horyzoncie robią taki niesamowity deszczowy klimat. Takie miejsce mi się zawsze właśnie bardzo podobają. Tylko, że akurat brak słoneczka jest trochę. Ale cóż, myślę, że jeszcze będzie przepięknie. Jeszcze będzie normalnie. Tutaj jakaś stara, opuszczona chata mieszkalna. Tu taki piękny klimat. Tam są 3 restauracje. A przed nami poniżej jest stary kanał, tak zwana lewada. Tutaj największa atrakcja, czyli kolejka teleferiko. Ale dzisiaj tam nie będę jechał ze względu właśnie na pogodę. Wolę poczekać, aby będą lepsze warunki atmosferyczne tam w górach. Ponieważ widoki są fajne. Było na Madeirze jakieś 13 lat temu. I wtedy w sumie było trochę podobnie, bo tylko pogoda była pierwszego i ostatniego dnia. A tak to w sumie był taki, nie wiem, sezon deszczowy i padało prawie cały czas. Ale mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Żółte taksówki, symbol Funchal. A z tej strony mamy dworzec autobusowy, którego będę korzystał niedługo. Może nie dzisiaj, ale na dniach na pewno. Pamiętam, kiedy właśnie tędy spływała z gór taka żółta rzeka właśnie w czasie pory deszczowej. Za tym pierwszym razem, kiedy właśnie byłem na Madeirze. Wtedy po prostu padało i nie mogło przestać. A tutaj kolejny stary kanał rzeczny.
To jest jeden z wielu straganów barzyn owocowych. A tutaj mamy właśnie takie uliczki klimatyczne. Tylko że przydałoby się troszkę słońca. Tutaj kolejny warzywniak, który tutaj światło mryga. Ale idę zwiedzać dalej. Jestem teraz na wielkim placu. Prawdopodobnie tutaj znajduje się Urząd Miasta oraz inne instytucje. I myślę, że to już na tyle w tej części, żeby za bardzo nie przedłużać. Także lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. A ja zaraz zawijam do hotelu, ponieważ już powinni przygotować mi pokój, który miał być zrobiony na godzinę 15. Także do zobaczenia.